Witam, witam, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień życia Linuksiarza. Czy są aktualizacje? Nie ma aktualizacji. Wszystko. Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać program do obsługi kart graficznych AMD Radeon. Nazywa się to Radeon Profile. Ale to za chwilę. Przejdźmy sobie do witryny internetowej. To jest mój kanał. Jak widzicie, się rozwija cały czas. Ale przejdźmy sobie tu. Mamy tutaj GitHub. I znalazłem coś takiego. Programik, funkcjonalność. I to oprogramowanie działa tylko na kartach AMD Radeon. Instalacja na Ubuntu. Najpierw sobie w terminal wstukujemy to. Potem następnie przepraszam bardzo. To jest repozytorium. Dla stabilnego PPA wpisujemy to. Potem działamy to, potem bierzemy to, a tu jest jak zainstalować na Archu, na Aur. I tak wygląda programik. Dobra, przejdźmy do mojego programu, jak to wygląda. Już Wam pokażę. Administracja Radeon Profile. I tak wygląda program. Mamy tu obroty wentylatora, aktywność GPU, VRAM. To są podstawowe. Mam ustawione na automatyczną, jak to się mówi, moc karty. Tu mam low, high, mason i tak dalej. Profile różne, standardy. Ja mam ustawione na auto. To jest jakie tam ustawienia graficzne. Ja to ustawiam automatycznie. Karta sobie wszystko wykrywa, sama się ustawia. Wykresy, a tego nie ustawiam sobie. Podkręcać tu możemy sobie overclocking karty graficznej robić, ale ja nigdy tego nie robię. Tu mamy wentylatory, jak są ustawione. Zdarzenia. Polecam właśnie tak sobie to wszystko zaznaczyć, jakie jest u mnie. Wtedy jak Wam się program zawiesi, to go demon odświeży i nie dojdzie do uszkodzenia karty. No i wyłączenie środowiska. I tak program działa. Możecie ustawić na automatyczne. Na krzywą, gdzie ja po prostu zrobiłem TT1. Ja mam tak zrobiony krzywą temperatur. Przy określonej temperaturze po prostu wskaźnik dowala odpowiednie obroty wentylatora i jest wszystko dobrze. I tak to wygląda. Ja nie podkręcam karty, wykresy to by się pojawią, że tutaj tyle tego zużycia, to są te wykresy. VRAM. Tu mamy prędkość obrotową wentylatora, tu mamy zegar rdzenia, zegar pamięci, temperaturę. Temperatura nie jest duża, jest bardzo dobrze. I tak działa właśnie program Radeon Profile do kart graficznych AMD, który właśnie ktoś zrobił. Więc niech użytkownicy Windowsa nie gadają, że na Linuxa nie ma właśnie oprogramowania do zarządzania kartami AMD, bo jest. Dzięki za wszystko i życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Takie krótkie wideo.